Witam Państwa z poważnym tematem. Poważny temat to jest wielki plan, wielka przyszłość, Polska po kryzysie. Bo kryzys zapewne się skończy. Naturalnie zawsze może nastąpić koniec świata. Jeżeli jesteśmy na przykład katolikami, chrześcijanami, no to zwykle mamy taką pewność, że nastąpi. Jeżeli nie jesteśmy, to znaczna część też ma taką opinię, że świat się musi kiedyś skończyć. Nawet może się skończy rzeczywiście w ciągu najbliższych miesięcy, lat, może jutro. No ale to niektórych przeraża, mnie też zresztą, bo nie czuję się gotowy na takie wydarzenie, podobnie jak nie czuję się specjalnie gotowy na własną śmierć. A to trzeba mieć, wypada mieć jakąś gotowość. Ale jeżeli kryzys, który się zaczyna dopiero, ten kryzys w sensie potocznym, tłumaczyłem to w ostatnim filmiku, w ostatniej rozmowie z Krzysztofem Łukszą, że kryzys to jest moment zwykle załamania, moment. Oczywiście ktoś mnie tam od razu poprawił, że kryzys to może być również moment gwałtownego załamania, ale w górę. Wykres załamuje się w górę i nagle coś zaczyna rosnąć, coś, co spadało. Tak, na przykład w przebiegu choroby, czy w przebiegu procesów gospodarczych. W każdym razie, w potocznym sensie kryzys to są złe czasy. I w tym znaczeniu będę używał tego słowa. Kryzys się zaczyna, jego przebieg będziemy obserwowali pewnie razem, będziemy odczuwali go, a ja specjalnie nazywałem ten kanał Masny Kryzys Show, bo wiem, że przez długi czas ten tytuł kanału będzie niestety adekwatny do bolesnej rzeczywistości. Czy można zrobić plan dla Polski na po kryzysie? Żadnego planu w ogóle nie można zrobić. Państwa, korporacje od co najmniej 100, jak nie więcej lat kierują się gospodarką, prowadzą gospodarkę planową. To jest błąd, ale rzeczywiście duże organizmy muszą sobie jakoś planować. Małe organizmy, czy też pojedynczy, taki jak ja, trochę bezpański rycerz, albo wręcz po prostu mały cwaniaczek, samotny wilk, czy samotny szczur, ktoś taki sobie nie musi planować. Nie da się zaplanować życia. Coś więcej o tym planowaniu, o historii planowania etatystycznego, socjalistycznego, korporacyjnego, to coś jeszcze chyba muszę osobno nagrać. Mam w zanadrzu taki nawet gotowy tekścik, który mogę przerobić na pogadankę, ale co do mnie, mogę powiedzieć tylko za siebie, że ja oczekuję pewnych wydarzeń, że podchodzę do tego, co ma nadejść w postawie czekania. Mam masę pomysłów, masę scenariuszy. Z zasady żaden z nich się nie realizuje. W świecie subatomowym można przewidzieć, można ustalić prawdopodobieństwo danego zdarzenia. W świecie chaotycznym to jest zawsze daremne. Ale jak się ma dużo scenariuszy, to nawet no po prostu mózg się trenuje i w sytuacji niespodziewanej. Mam 100 scenariuszy, nadchodzi 101 scenariusz, a ja po prostu dziwnym trafem wiem, co zrobić. I postępuję racjonalnie, bo umiem po pierwsze obcować z ryzykiem, które zawsze jest obecne, a po drugie umiem, no właśnie umiem robić scenariusze, umiem reagować na wydarzenia. Jeżeli umiałem wymyślić reakcję na 100, to wymyślam szybko reakcję na 101. Ja nie mówię, że ja zawsze mam rację w takich sytuacjach. Postępowałem wielokrotnie też w życiu, zwłaszcza jak byłem młodszy oczywiście. Postępowałem wielokrotnie nieracjonalnie, fatalnie. Zwłaszcza jak były jakieś wypadki, no takie medyczne. U moich dzieci chociażby. A więc plan jest niewykonalny zawsze i zresztą politycy pseudodemokracji, którą mamy od pewnego czasu już nie epatują nas programami. Pamiętam jeszcze wybory 97 roku, kiedy AWS Krzaklewskiego rozwiesił na słupach ogłoszeniowych
takie ogromne afisze z jakimiś milionem liter, program AWS-u. Nikt tego nie czytał, ale wszyscy wiedzieli, no mają program rozbudowany, wszystko. Mieli program zresztą. Przeprowadzili tak zwane cztery reformy, niepotrzebne, raczej szkodliwe. No ale dobrze, mieli program, teraz program już jest niepotrzebny, bo my wszyscy, wyborcy, czyli nabywcy polityków, polityk to jest towar, a my ich nabywamy. My nabywcy polityki nie potrzebujemy już programów, bo chyba nikt nie wierzy w programy. No i bardzo dobrze. Moi koledzy, ja byłem kiedyś w UPR-ze, we władzach, no ładne kilkanaście lat temu, początek tysiąclecia, moi koledzy UPR-owcy przez wiele lat, chyba jeszcze ciągle to robią, zapowiadają, co to oni zrobią. Zlikwidują ZUS, zlikwidują NFZ, zlikwidują to i tamto, zredukują biurokrację. No tu jest właśnie błąd w postawie, nie to, że tam zredukują, bo nie zredukują. Bo oczywiście żaden UPR, nawet włączony w dużą konfederację, obecnie nic nie zredukuje. Takie rzeczy w procesach, które mają miejsce w historii, takie rzeczy dzieją się same, robią się same. To nie my zrobimy. Jeżeli NFZ upadnie, to upadnie. Obecna władza go nie zdemontuje, nawet jak już będzie bliski upadłości, w związku z tym upadnie sam, być może razem z tą władzą. Tak samo z ZUS-em. ZUS-u nie da się za bardzo zlikwidować, oczywiście dałoby się. Ja miałem nawet kiedyś, pamiętam, w tygodniku wówczas bardzo poczytnym, mainstreamowym, wprost, lat temu 18 albo więcej, zamieściłem tekst o tym, jak ten system emerytalny, głównie chodzi o emerytury w ZUS-ie, jak go zdemontować, jak zastąpić ludziom, przynajmniej tym, którzy jeszcze nie dostali emerytur, jak im zastąpić ekspektatywę świadczeń długiem, czyli papierami dłużnymi, którymi można byłoby obracać, tak jak świadectwa udziałowe kiedyś w słynnym programie rzekomego uwłaszczenia Polaków. Kto pamięta? Nawet nie pamiętam roku, 90 chyba. Który to był? 5, 6? Nie pamiętam kiedy. A więc można byłoby pewnie zlikwidować ZUS, ale żaden polityk w obecnych warunkach tego nie zrobi. Można byłoby usunąć nadmiary biurokracji, która ciągle rośnie, ale też żaden polityk tego nie zrobi. Morawiecki mówi, że ograniczy biurokrację, nawet było 20%, już jest dużo mniej. Potem się okazuje, że po prostu chcą wywalić parę tysięcy tych, którzy już nabyli prawo do emerytury. Oczywiście z innych rozdań, być może chodzi o to, żeby nie wywalać swoich naturalnie. Swoich nie wywalą, wywalą tych te najstarsze złogi. Być może po to, żeby zatrudnić, bo wiadomo, jak wywalają, to po to, żeby zatrudnić. Także Morawiecki już jednak widać, że chyba nam biurokracji kosztownej, pochłaniającej, jak sam na początku swoich rządów mówił, 40 miliardów rocznie, on tej biurokracji nam nie zlikwiduje. Czy zatem może być jakiś program dla wolnej Polski? No ja sądzę, że właśnie go nie może być, ale warto widzieć cele, to znaczy bardziej widzieć to, co nastąpi, niż to, co my byśmy chcieli zrobić. Po pierwsze, no, trzeba mieć pewną wiarę w to, że my, tak zwani normalni, świadomi, do niedawna antysystemowcy, dzisiaj już nie wiadomo, kto jest antysystemowcem, bo system upada i coraz więcej ludzi przechodzi na naszą stronę. Pozdrawiam tych, co ostatnio przeszli, już oni wiedzą, że to oni i że ja ich pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam, bo normalni ludzie muszą porzucić ten tonący statek. Tonący statek globalistów, którzy już demonstrują po prostu swoją agonię. Demonstrują ruchami takimi, jak w poprzedniej pogadance mówiłem, no, pobór dzieci do armii rewolucji, żeby obalić nowe porządki, które już nadchodzą, obalić czy też utrzymać stare porządki przy pomocy różnych aktywistów klimatycznych i biednych dzieciaków, które bronią rzekomo prześladowanych gejów, lesbijki i przebierańców. Nie uda się to. Nie uda się, więc witam antysystemowców nowych. Ja też byłem systemowcem, nigdy tak do końca, ale
z wiekiem chyba mądrzałem, nabierałem doświadczeń i należałem do tych, co wcześniej się urwali z łańcucha systemu. Pamiętam swoje teksty, nie zamieszczone w żadnym piśmie wtedy, chyba z 2000 roku, o tym, jak to ten antysystem się będzie rozwijał. Wtedy już używałem tego terminu i szukałem ich nawet w komputerach starych, jakichś tam na dyskietkach, ale nie znalazłem niestety, więc nie będę cytował. Zresztą nie były za mądre. To był czas Andrzeja Lepera, pierwszej zapowiedzi tego, co się dzieje teraz. Pierwszej zapowiedzi człowieka, który sam o tym nie wiedząc pewnie, był zwiastunem nowej epoki. On mówił, wy wszyscy kłamiecie, wy wszyscy gadacie bzdury, wy wszyscy, to jest oszustwo. Jest w ogóle inaczej. Nie wiedział dobrze jak, ale wiedział, że jest inaczej. Był normalnym człowiekiem. Miał zdrowy chłopski rozum. Zdrowy rozum, mens sana. Rozum może być zdrowy albo chory. Może dobrze widzieć rzeczywistość i ją przetwarzać, a może być po prostu w obłędzie i źle przyswajać rzeczywistość, nie mieć kontaktu z rzeczywistością. Rozum to jest ułomne narzędzie, chociaż bardzo ważne i nas odróżnia od zwierząt. O tym programie dla wolnej Polski, w którą wierzę, a czy to coś znaczy, że ja wierzę, nie wiem, o programie dla wolnej Polski, o pomysłach tak naprawdę, o różnych scenariuszach na przyszłość, na czas kryzysu i na pokryzysie. Chciałbym rozmawiać z mądrymi ludźmi, nie na tym kanale, tylko na kanale mediów narodowych, do których powracam z wielką radością po przerwie, w sumie tylko kilkutygodniowej chyba. Powracam do mediów i tam, do mediów narodowych, chciałbym, żeby te rozmowy były dla wszystkich, nie tylko dla narodowców, nie tylko dla konserwatystów, dla różnych konserwatystów, nie tylko dla chrześcijan, nie tylko dla wierzących. Żeby to były rozmowy o rzeczach bardzo konkretnych i faktach z perspektywą przyszłości właśnie, nastawionej na tę przyszłość. Nie tylko na wolną Polskę, na świat, na Amerykę, Chiny, Rosję, Europę. Gdyby, ja mam dużo pomysłów, nie wiem, czy się spełnią, z kim bym mógł porozmawiać. Nie mogę zaoferować na razie takiej widowni, jaką ma chociażby wspaniała Monika Jaruzelska, czy inni wspaniali wideoblogerzy naszej polskiej sceny, rzetelni rozmówcy swoich rozmówców. No ale mam nadzieję, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi zechce jednak na te rozmowy patrzeć. Gdyby ktoś z Państwa, słuchać ich głównie jednak, chociaż będzie na co patrzeć, bo ja niestety będę machał rękami. Wbrew temu, chociaż dzisiaj nie macham. Tak macham tylko. Mam nadzieję, że będzie też na co popatrzeć, że tam będą fajne jakieś filmy, może powklejamy, może jakieś wydarzenia. W każdym razie mam nadzieję, że może ktoś z Państwa zechce też niezobowiązującej raczej na priwa, na mojego maila, czy na mojego messengera na Facebooku polecić mi kogoś, kogo zna. Ale nie po prostu, że tak, jest taki świetny człowiek, zaproś z Ameryki, masny, zaproś z Ameryki tego doktora, on taki mądry jest. Nie, no nie zaproszę, bo rozmowy będą się toczyły w Warszawie. Trzeba będzie fizycznie się spotkać. A po drugie, no nie każdy może przyjechać na takie spotkanie. Natomiast gdybyście Państwo mieli kogoś znajomego naprawdę, z kim możecie mnie skontaktować i kto ma ciekawe doświadczenia i naprawdę głęboką lub szeroką, ale najlepiej głęboką i szeroką wiedzę o świecie lub o jakimś konkretnym wycinku, to będę naprawdę bardzo wdzięczny za prywatną wiadomość. Proszę nie pisać tego w komentarzach, bo chyba żadnego sensu nie ma. Proszę o łaskawe subskrypcje, dobrze, o łapki w górę, no i o te właśnie wiadomości o kimś ciekawym. Dziękuję bardzo.